Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dziś moim gościem jest Marek Ostrowski z tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Możesz jeszcze powiedzieć, że to jest setny odcinek, czy w zasadzie setny wywiad, bo odcinków jest 120, bo jeszcze robiłem 20 takich solowych, ale to jest setny wywiad. I no, specjalnie... gratuluję. Dziękuję. Specjalnie trochę celowałem w tę setkę z panem, bo swego czasu, równo 10 lat temu, uczył mnie pan o wywiadzie i przyswoiłem sobie wiele z tych nauk na przyszłość. Bardzo mi miło to słyszeć, co pan mówi. Także uznajmy, że to jest... Niezasłużone komplementy są najmilsze. Uznajmy, że to jest właśnie taki urodzinowy setny odcinek właśnie dlatego. Bardzo dziękuję. Natomiast spotykamy się z innego powodu, a mianowicie 27 września we francuskiej stolicy zaczął się Paris Fashion Week, czyli oczywiście najważniejsze święto mody na świecie. I z tego powodu z całego świata zjechało się tam mnóstwo modelek, ale 20 dni wcześniej, 7 września, kilka innych modelek pojawiło się tam, żeby zeznawać w sprawie o molestowanie seksualne z byłym szefem największej agencji na świecie. I od tej sprawy zacznijmy, bo ona nas wprowadzi do kolejnych wątków. Kim jest Gérald Marie i o co jest oskarżony? No więc już mówię, jest to w gruncie rzeczy człowiek niesłychanie wpływowy w świecie modelek, w świecie również mody, bo to są właściwie światy połączone, który na dobrą sprawę, chociaż formalnie ma inny tytuł, ale kieruje taką agencją, która przesądza o tym, czy jakaś dziewczyna zrobi karierę, czy nie. I powiedzmy, że przynajmniej takie jest moje głębokie przekonanie, że nie ma równie atrakcyjnego, równie barwnego, równie dobrze wynagradzanego, nawet w porównaniu z Ameryką, świata mody i modelek, jaki jest we Francji. Po prostu Francja, kraj no, nieprawdopodobnie błyszczący, snobistyczny, postawił urodę kobiecą wyżej niż jakikolwiek inny kraj. To z Polską nie ma najmniejszego w ogóle porównania. Powiedzmy choćby o tym, że naszym godłem jest, rozumiem, orzeł biały, prawda? Tak. Bardzo ładnie, no ale jest to nieruchomy ptak narysowany na czerwonym tle. Natomiast praktycznie godłem Francji jest posąg kobiety z wyeksponowanymi piersiami, prawda? Marianny. Tak. Marianny. Co więcej, jest to tak atrakcyjne, że co pewien czas zachęca się rzeźbiarzy, żeby oni brali kobiety uchodzące za ikony swojego pokolenia i robili z nich nowy posąg Marianny. Posąg Marianny jest w każdym merostwie. Mhm. Gmin we Francji jest 36 tysięcy. Tych posągów no, jest sporo. No, tak. Ale to prawda, Brigitte Bardot, Laetitia Casta, tak one jest. Wszystkie pozowały jako Marianna. To są po prostu no, kobiety zjawiskowe, prawda? Więc teraz tak, wiele dziewczyn francuskich, zwłaszcza z prowincji, no, marzyłoby o takiej karierze. Ona jest w gruncie rzeczy dostępna przecież bardzo nielicznym. Potem jak te dziewczyny osiągają taką pozycję, no, stają się sławne w całym świecie i tak dalej. Więc teraz wracając do naszego tematu, jak się dostać na ten szczyt? No i wyszło na to, o czym niby wszyscy wiedzą, ale nikt nie stawiał tej sprawy brutalnie. No, że przez łóżko. No i oczywiście ten facet, o którym pan wspomniał na początku, to wykorzystywał. No tylko, że nikt nie śmiał wcześniej go oskarżyć, aż w końcu jedna bodaj, tak? Dobrze, już w sumie teraz nie teraz pamiętam. Już sześć. Zaczęło się od jednej modelki, ale ja może tylko przytoczę, że jemu się zarzuca, że w latach 1980-1998 molestował seksualnie właśnie dziewczyny należące do jego agencji, która się nazywa Elite. Wszyscy tak. Powinni ją kojarzyć, bo to Cindy Crawford. No, i tak sama dalej. Nazwa, prawda? Sama nazwa Elite. W związku z czym miał wykorzystywać seksualnie wiele dziewcząt, w tym kilka zgwałcić, w tym jedną nieletnią. I tego dotyczy właśnie wszczęte przez prokuraturę śledztwo. Tak. I wspiera je też, bo zaczęto o tym wreszcie mówić, między innymi Carla Bruni, która mówi, że słyszała o tych zarzutach i że uważa, że sprawiedliwości powinno stać się zadość. Natomiast zaczęliśmy od tej sprawy, ponieważ te zarzuty najprawdopodobniej są przedawnione i on nie będzie za nie skazany. Zresztą teraz mieszka już we Włoszech, to się wszystko ciągnie. Ale prokuratura francuska ma w zwyczaju podejmować śledztwa również w takich przypadkach, żeby sprawdzić, czy są jakieś ofiary, które jednak
znajdują się w tym okresie obowiązywania jeszcze zarzutów. To bardzo ważną sprawę pan tu podkreśla, dlatego że przedawnienie jest oczywiście znaną, wielką i historyczną kategorią prawa karnego, prawda? Nawet Kościół katolicki, czy w ogóle chrześcijaństwo zna doskonale kategorię przebaczenia. Z tym się to wiąże, prawda? No, że trudno, no już tyle lat minęło, być może człowiek się poprawił, nie wspominajmy o tym. I dzisiaj w gruncie rzeczy wiele systemów prawnych działa na tej zasadzie. Sprawa jest przedawniona, zapomnijmy o nim, nie zajmujmy się nią. Natomiast na chwałę prokuratury francuskiej i systemu francuskiego dziś jest zajmowanie się, chociaż niekoniecznie niestety energiczne, ale jest zajmowanie się sprawami przedawnionymi. Chociaż z góry wiemy, że sprawca, któremu nawet udowodnimy winę, nie będzie w ogóle ciągany po sądach i nie będzie skazany i nie pójdzie do więzienia, to dla pewnej nauki publicznej, dla pewnego rozjaśnienia ludziom w głowach, ta sprawa musi być publicznie wyjaśniona. I to jest bardzo dobrze. Obecnie jest podjęty również wysiłek taki prawny, żeby zmienić zasady przedawnienia i żeby te nie kazirodztwa, ale w ogóle przestępstwa seksualne nie były przedawniane, kazirodztwo na pewno. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Już tam tak zrobiono. Być może będzie tak zrobione również we Francji, bo jest taki projekt ustawy, z tego co wiem. Tutaj wejdę panu w słowo, bo kiedy używa pan właśnie słowa kazirodztwo, to my to w Polsce rozumiemy jako stosunki seksualne pomiędzy spokrewnionymi ze sobą osobami. Tak. Natomiast we Francji ono jest używane w szerszym kontekście, dotyczy pedofilii. Wewnątrz rodziny oczywiście, nie w przypadku osoby obcej, która dopuszcza się takich czynów. I Francja przeżywa właśnie serię takich bardzo głośnych spraw, które tego dotyczą. Chciałem, żebyśmy porozmawiali jeszcze o dwóch przypadkach, bo one też bardzo dobrze obrazują to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Pierwszy to jest pisarz Gabriel Matzneff, co do którego kilka dni przed naszym spotkaniem sąd właśnie ogłosił, że sprawa jest przedawniona, w związku z czym nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Natomiast to jest coś, co rzuca ogromny cień na elity francuskie. Więc porozmawiamy przez chwilę o nim. Kto to taki? Więc z Matzneffem jest taki kłopot, że co w ogóle jest pewną cechą niestety świata literackiego i potroszę artystycznego we Francji, że jeżeli ktoś zdobędzie jakąś pozycję idola, to potem niesłychanie trudno jest temu zaprzeczać. Ludzie są tak sparaliżowani, że właściwie boją się powiedzieć, że król jest nagi. Zwłaszcza, że on z pewnością był pisarzem bardzo utalentowanym, prawda? A że jakbyśmy dzisiaj ocenili, że pisał świństwa, no nie wy pan, no jak? No ja, mały człowieczek, wobec tak wielkiego nagradzanego pisarza, mam powiedzieć, przyjaciela prezydenta i członka elity i tak dalej, ja mam powiedzieć, że on jest świnia, no na kto ja jestem, żeby powiedzieć, że on jest świnia? I ludzie, myślę, tak rozumują, że są po prostu, no tak, no wąż hipnotyzuje ptaka, prawda? No ptak nie jest w stanie powiedzieć, że wąż to jest świnia i drań. Ja przypomnę tylko, jak mówimy świnia i drań, o co chodzi. Gabriel Matzneff jest pisarzem, który został w 2013 roku nagrodzony drugą najważniejszą literacką nagrodą we Francji, bo nagrody Goncourtów nigdy nie dostał. I po tym jego była partnerka oburzyła się, napisała książkę, która wyszła w zeszłym roku i od tego zaczęła się cała sprawa, która została właśnie umorzona w zeszłym tygodniu. Chodzi o to, że kiedy oni byli w związku, on miał 49 lat, a ona 14. I okazuje się, że po pierwsze nie jest to jedyny przypadek jego związków z osobami nieletnimi, ale po drugie, że on otwarcie pisał w swoich książkach i esejach o swoich właśnie związkach z dziewczynkami, o tym jak wystaje pod francuskimi szkołami, podstawówkami i wypatruje tych dziewczyn, o tym jak jeździ na Filipiny i tam wykorzystuje seksualnie 8-letnich chłopców, czasami po kilku naraz. On to pisze wprost, to nie są aluzje. Tak. Natomiast jest to człowiek, który był przyjmowany w Pałacu Prezydenckim przez prezydenta Mitterranda, któremu Yves Saint Laurent opłacał hotel w czasie, kiedy on był z tą właśnie dziewczynką. Człowiek, którego promowano po prostu na salonach, w związku z czym to nie jest tak, że ta sprawa wyszła nagle. Wszyscy o tym wiedzieli, przynajmniej wszyscy w elicie paryskiej. Natomiast tak jak pan mówi, nikt w ogóle tego nie komentował. I to nie jest jedyny przypadek, prawda? Takich przypadków we Francji okazuje się, że jest bardzo wiele przestępców seksualnych, o których wszyscy wiedzą, a nie podejmują żadnych działań. No tego, co pan mówi, to jest prosta droga do Michela Foucault. Mhm. Dlatego, że to był intelektualista
no niesłychanie znany, nawiasem mówiąc, był kierownikiem Ośrodka Kultury Francuskiej, czy jak to się wtedy nazywało, w Warszawie tak, też przez tak. pewien czas. Prawda? Nawet wyszła książka na ten temat bodajże 2 lata temu. No on zmarł na AIDS w czerwcu 1984 roku w wieku 57 lat. Ale właśnie ja nawet nie wiem, czy nie był jeszcze większą taką podziwianą wisienką na torcie paryskiej elity kulturalno-intelektualnej. W każdym razie no taki akademik podziwiany w ten sam podobny sposób, co może filozof Jacques Derrida, prawda? Ale on, o ile Derrida jest znany ze swojej tam teorii dekonstrukcji rzeczy, i to Foucault zajmował się przede wszystkim zagadnieniem władzy, zagadnieniem przemocy. I on bardzo wiele swoich wykładów, książek, myśli poświęcał przemocy seksualnej. Mianowicie, owszem, jego słuchacze pamiętają go jako człowieka niesłychanie błyskotliwego, ale równocześnie bardzo zdystansowanego, sarkastycznego, czy nawet okrutnego. Mhm. On się zachwycał książkami Markiza de Sade, zachwycał się w ogóle, trudno powiedzieć, może zachwycał, ale w każdym razie no, podziwiał festiwale samobójstw na przykład, prawda? Uważał, że orgia, seks i śmierć łączą się w jakimś dziwnym, atrakcyjnym tańcu, który go niesłychanie pociąga. I co więcej, nadawał praktykom sadomasochistycznym. Sadomasochistycznym, aż mi trudno to przechodzi przez usta. Gloryfikował je, wychwalał je. Mówił, że to jest odważna forma przeciwstawienia się stosunkom kapitalistycznym. Znaczy, jak dzisiaj ja to czytam, to mnie się to wydaje jakimś pomieszaniem z pomyleniem. I znowu występuje ten efekt ptaka, który jest sparaliżowany przez węża. To znaczy, że nie było człowieka, który wstałby i powiedział, no panie profesorze, ale to, co pan pisze, to jest jakieś horrendalne. Co, o czym pan w ogóle mówi, prawda? Więc w takiej wielkiej biografii Michela Foucault, napisanej przez Anglika, to jest ważne, tu zrobię maleńki nawias. Anglicy uważają, generalnie tak mi się wydaje, znaczy to jest oczywiście uogólnienie, no nie wszyscy Anglicy i nie wszystkich Francuzów, ale... Ja tylko dodam dla słuchaczy, którzy tego nie wiedzą, że pan był wieloletnim korespondentem we Francji, ale też w Wielkiej Brytanii. Tak jest, więc zetknąłem się z takimi poglądami wśród osób, które znałem i które były ze mną szczere, że Anglicy, intelektualiści angielscy przeważnie uważają Francuzów za lekkoduchów, którzy się ślizgają po jakichś atrakcyjnych pojęciach, wymyślają jakieś konstrukcje, które brzmią niesłychanie atrakcyjne, ale że to jest płytkie, że to jest nieprzemyślane. Być może są to sądy niesprawiedliwe, ale one w przypadku tej biografii Foucault przydały się o tyle, że ten Foucault jest przez takiego, no się chyba nazywał James Miller, no po prostu rozbity jako człowiek podchodzący do spraw ciała i przyjemności w sposób jakiś wizjonerski, ale że ta jego wizja jest absolutnie nie do przyjęcia dla człowieka o, że tak powiem, no zwykłej moralności, że to wykracza poza wszelkie akceptowalne normy i że te eksperymenty cielesne czy seksualne, prawda, że one no, zupełnie nie powinny być otoczone jakimś podziwem, prawda, strachem i podziwem, że to jest taka sfera we Francji, o której się bardzo mało mówi, ale że ona wiąże się z tą atmosferą takiego radykalizmu lat 60. Mhm. Pamiętajmy również, że to się wiąże moim zdaniem z w ogóle z nowym okresem życia w świecie, to znaczy z wprowadzeniem pigułki antykoncepcyjnej. Przerwę tu panu jeszcze na chwilę, bo chciałbym wrócić do tego wątku za parę chwil, a jeszcze porozmawiać o jednej sobie, ale tu jeszcze cieszy mnie, że pan powiedział o Foucault, bo tak się składa, że akurat w tym roku również pojawiły się oskarżenia, że on wykorzystywał nieletnich chłopców seksualnie w Tunezji, w czasie kiedy był tam wykładowcą, skąd zresztą wyjechał w takich trochę podejrzanych okolicznościach i teraz niektórzy twierdzą, uciekł. I podobno jest to z tym związane.
związane. Jeszcze się chciałem też odnieść do tych praktyk sadomasochistycznych, o których pan mówił, że akurat z mojego punktu widzenia nie ma w nich nic złego, ja tam nikomu nie chcę zaglądać pod kołdrę. Natomiast we Francji była taka sprawa w 1959 roku, tak zwany różowy balet, wielki skandal społeczny, dotyczyła ówczesnego przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego André Le Tocqueira, który urządzał właśnie takie orgie w swojej willi pod Paryżem. I znów, nie byłoby w nich złego, gdyby nie to, że do uczestniczenia w nich były zmuszane 14-letnie dziewczynki. I to trafiło do sądu i on wówczas dostał jedynie karę grzywny, ponieważ był towarzyszem broni generała de Gaulle'a, weteranem II wojny światowej, bardzo zasłużonym, i uznano, że nie można mu wymierzać wyższej kary, ponieważ jest bohaterem narodowym. Teraz się to zaczyna zmieniać i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jeszcze jednym człowieku, o którym zresztą napisał pan artykuł do tygodnika Polityka. O ile dobrze pamiętam, chyba na początku tego roku. To jest chyba najgłośniejszy skandal we Francji w ostatnich miesiącach, dotyczący rodziny, która jak w soczewce ogniskuje całą elitę francuską, prawda? Bo mówimy tu i o Lekarzach bez Granic, i o uczelni Sciences Po, która kształci m.in. obecnego prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Także czy mógłby pan przybliżyć słuchaczom, co tam się wydarzyło? Bo mam wrażenie, że to jest jak scenariusz jakiegoś bardzo strasznego serialu. Jeszcze tylko powiem krótko o sadomasochizmie, prawda, że tutaj w ogóle nie chodzi o to, czy ktoś ma te takiego rodzaju praktyki podejmować, czy nie. Tylko chodzi o to, o wytworzenie pewnej takiej atmosfery, w której w ogóle życie seksualne zaczyna być równie błyszczące publicznie, tak jak świat mody, i w związku z tym wciągani są w te praktyki ludzie, którzy niekoniecznie tego chcą. Mhm. O to chodzi, jak powiedziałem o tym w sposób bardzo krytyczny, to nie chodzi o to, żeby... Ja rozumiem. Prawda, że to kogoś ma gorszyć, kto to robi, tak, gorszyć, tylko chodzi o to, żeby to jednak pozostało... Żeby była obopólna zgoda. Otóż to. Tak. Natomiast jeszcze, żeby nie zapomnieć sprawy zgody. Otóż, jeśli chodzi o zgodę osoby nieletniej, która jeszcze nawet nie poznała własnej seksualności, która dobrze nie wie, co to jest, to jest sprawą absolutnie, tak mówią wszyscy psychologowie, niedopuszczalną, żeby w ogóle kategoria zgody była rozpatrywana w stosunku do osób małoletnich, mhm, poniżej 15 lat. Że mianowicie one czy wyrażają zgodę, czy nie, nie można tego w ogóle, prawo nie może tego brać pod uwagę, ani powiedzmy dzisiejsza moralność, gdyż tego rodzaju tłumaczenie powoduje, że się nie podejmuje sprawy oczywistych gwałtów i sprawca, czy domniemany sprawca się w ten sposób broni. Tu mówi pan konkretnie o prawie karnym we Francji, prawda? Nie, mówię o wszelkim. Podobno jest to również i w Polsce. Mhm. Pierwsza odpowiedź złapanego, podejrzanego od gwałt, zwłaszcza w stosunku do dziecka, że pierwsze, co on mówi na policji, jeżeli w ogóle jest tam ciągany, że przecież tu się nic nie stało, ponieważ dziewczynka czy chłopiec się zgodziła, czy się zgodził. To jest to, co niestety powiedział nasz duchowny arcybiskup Józef Michalik, usprawiedliwiając księży pedofilów, powiedział, że dzieci same lgną do dorosłego. I tu cytuję, dziecko szuka, zgubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga. Więc świadomie czy nie, on pokazał tym samym najczęstszą i bardzo nieuczciwą drogę obrony. Więc dlatego ten problem zgody w stosunku do dzieci nie może być w ten sposób stawiany. Ja pytałem też o prawo karne we Francji ze względu na to, że jak sprawdzałem do kwietnia, bo w kwietniu zostało ono zmienione, obowiązywał właśnie taki zapis, że jeżeli osoba małoletnia się, tak jak pan powiedział, rzekomo zgodziła, to nie jest to gwałt, tylko jest to molestowanie seksualne. I szokujące było dla mnie to, że w statystykach wychodzi, że prawie 80% przypadków było tak klasyfikowanych na tak, policji. Ale chodzi o to też, żebyśmy nie rozróżniali, że nie chodzi o kwalifikację prawną, tylko chodzi o karanie, więc stosunki seksualne, czy w ogóle stosunki intymne, bo tam, prawda, jest definicja, sam jestem z wykształcenia prawnikiem, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to było karane i tak. Mhm. Czy pod takim zarzutem, czy pod innym. Tylko mniejszy był... Stosunki seksualne, czy czynności seksualne z osobą poniżej 15 lat podlegały karze do 8 lat, teraz ona jest podwyższona. Wróćmy w takim razie do książki Kamil Kuszner. Tak, więc... Cała sprawa dotyczy rzeczywiście świata błyszczącego, świata no, samej elity towarzyskiej i elity władzy. Więc
Camille Kushner, wówczas 47-letnia adwokatka, opublikowała książkę, w której oskarżyła swego ojczyma, że wymuszał stosunki kazirodcze na jej bracie bliźniaku. Mhm. Kiedy byli dziećmi. Kiedy byli dziećmi, tak. Że ten chłopiec, ona opublikowała książkę, która się rozeszła chyba w nakładzie ponad ćwierć miliona egzemplarzy od razu we Francji. Ten chłopiec tam, ten jej brat, bliźniak, nazywany w książce Wiktorem, był wykorzystywany od 13 roku życia z całą pewnością wbrew swojej woli i sprawcą był 71-letni dziś Olivier Duhamel, emerytowany profesor najlepszych uniwersytetów, nie tylko znany politolog, ale również prezes Krajowej Fundacji Nauk Politycznych. Z tej racji on znał śmietankę, znał i zna, bo był żyje, na, tak, prawda? Oczywiście. Polityków franckich, mało nawet oceniał ich poczynania jako ten właśnie prezes Fundacji Nauk Politycznych. Ponadto był prezesem do 20 roku bardzo ekskluzywnego, zamkniętego klubu, który się nazywa Siècle, czyli wiek, prawda, stulecie. Ten klub skupiał znakomitości polityki, gospodarki, kultury, mediów. Był również profesorem na prestiżowej uczelni Sciences Po i nawet nauczycielem Emmanuela Macrona przez jakiś czas, prawda? Co więcej, on był w końcu mężem byłej żony Bernarda Kushnera. Mhm. Z kolei Bernard Kushner to jest postać we Francji pomnikowa, absolutnie. To był po pierwsze twórca, założyciel organizacji Lekarze bez Granic. No niesłychanie imponujący pomysł, prawda, że ludzie, lekarze poświęcają swój wolny czas na pomoc innym pro bono. To nie jest za pieniądze. Jadą gdzieś w odległe kraje, tam się zajmują ludźmi potrzebującymi pomocy, stąd bez granic. Nawiasem mówiąc, dziś to by się przydało. Zdaje się, że i w Polsce są tacy szlachetni lekarze, którzy usiłują tam dotrzeć z pomocą. W każdym razie to była organizacja, no nie tak jak u nas, ledwie ząbkująca, tylko to była powszechnie podziwiana organizacja, a potem jako znany lekarz i społecznik i człowiek bardzo rozumujący był powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych, a z kolei jego żona Christine Ockrent, no ona do dziś jest rozpoznawalna w starszym pokoleniu. Ona była główną spikerką we Francji, ankorem, jak mówi się w naszym wiadomości żargonie. W głównym kanale. Tak. No, coś absolutnie niesłychanego przez kilkanaście lat, prawda, co wieczór. Także osoba wielkiej urody, wielkiego wdzięku, więc mówię o tym dlatego, że to jest środowisko znane Francji. I teraz tak, ten Kushner dowiaduje się nagle, że jego rodzone dziecko, prawda, syn, czy dowiaduje się nagle, tego nie wiadomo, ale w każdym razie dowiaduje się, że jego rodzony syn, żyjący już w innej rodzinie, prawda, bo... Tak, z ojczymem. Z ojczymem. Był w ten sposób tragicznie wykorzystywany, co wpłynęło bardzo negatywnie na jego życie i on... Były minister spraw zagranicznych i osobistość znana całemu krajowi, nic nie może z tym zrobić, nic nie może poradzić. Prawdą jest, że sam ten chłopiec, jego syn, nie chciał złożenia skargi. I tu docieramy do całego splotu tych okoliczności, że kazirodztwo w rodzinie jest tematem niesłychanie trudnym do ruszenia. No niesłychanie trudnym, bo w gruncie rzeczy jest tak, no wstyd, co to będzie z opinią publiczną. Czy nawet warto to w ogóle wywlekać, prawda? No nawet ofiara sama myśli sobie, no dobrze, no to co z tego, że wszyscy się dowiedzą, że ja, syn znanego ojca, że byłem pomiatany, że byłem w gruncie rzeczy wykorzystywany, że byłem ofiarą. Co mi z tego przyjdzie? Plus czy to mnie też wyleczy? To jest jeden sposób myślenia. Drugi sposób myślenia, że to się jednak bardzo wiąże również z miłością w rodzinie. Mianowicie sama ta autorka, prawda, czyli bliźniaczka tego wykorzystywanego chłopca, ona przyznaje, że tego ojczyma podziwiała jako człowieka niesłychanie dowcipnego, jako człowieka wielkiej kultury i wykształcenia, który
popychał te dzieci w kierunku nowych horyzontów, że ona wiele, i ten chłopiec wykorzystywany też, wiele mu zawdzięczają, więc to jest niesłychanie trudny splot emocji, które nie jesteśmy, prawda, panie Maćku, psychologami. No, my tego nie rozplączemy. Nie wiem, czy ktokolwiek to może rozplątać. Faktem jest, że opinia w tych kręgach była znowu, użyliśmy tutaj tego zwrotu, wąż paraliżuje ptaka, że ci ludzie, którzy wiedzieli, w gruncie rzeczy nie śmieli tego tematu podnosić. Do tego stopnia, że ktoś tam zaalarmował, nie wiem czy nie sam Kushner, poszedł do rektora uczelni, gdzie wykładał ten kawał drania, Duhamel, i ten rektor powiedział, że owszem, on się tym zajmie, ale niczego nie zrobił. No potem dopiero jak już sprawa wyszła na jaw, prawda, no to ten się dobrowolnie zrzekł wszystkich tych stanowisk wielkich, o których mówiliśmy. Obecnie był już przesłuchany przez prokuraturę, więc sprawa będzie prowadzona, z tym, że baczność, uwaga, wprawdzie się zrzekł stanowisk w pierwszym momencie po opublikowaniu książki, ale wszystkiemu zaprzeczał. I dopiero czasie powiedział tak, jestem winny i że tak było. Tu wymieniliśmy kilka przypadków, nie bez powodu, bo interesują mnie dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, dlaczego dzieje się tak? Jesteśmy też po opublikowaniu tego wielkiego raportu dotyczącego pedofilii w kościele właśnie we Francji. To są straszne dane i o tym straszne, jest... Straszne, straszne. Liczby są straszne. Tak, niewyobrażalne po prostu. Niewyobrażalne. W związku z czym nie będziemy się tak w to wgłębiać, bo wszyscy o tym mówią i słusznie, bo to jest straszliwa sprawa. Natomiast interesuje mnie, dlaczego przez lata właśnie w tym kraju, we Francji, te przestępstwa seksualne wobec przede wszystkim nieletnich, bo też oczywiście po prostu gwałty na kobietach, szczególnie młodych, bardzo często się tam zdarzały, ale liczba również gwałtów na nieletnich, wykorzystywania ich seksualnie i tak dalej, była powszechnie znana wśród elit francuskich i jak pan już tutaj opowiadał, nikt nic nie robił. Nawet jeżeli była interwencja byłego ministra spraw zagranicznych, to nikt nic nie robił. Co to sprawiło? Już zaczął pan trochę mówić o roku 68 i pytam też dlatego, że pan jest z tego samego pokolenia. Właśnie tych ludzi, którzy w 68 wchodzili w tę dorosłość, a później przejmowali władzę we Francji. I w momencie, w którym był pan tam korespondentem, to był właśnie ten moment przełomowy, kiedy ci ludzie Francją rządzili i kiedy też działy się te przestępstwa. Jaka była wtedy atmosfera, ale też co za nią stoi? Co sami Francuzi o tym myślą? I dlaczego tak długo byli całkowicie bezkarni ludzie ze świecznika? Poza oczywiście tym, o czym mówił pan wcześniej, czyli że paraliżował ich status. Ale dlaczego wewnątrz samej tej grupy ludzi o tych samym statusie nikt nic nie robił? Prawdę mówiąc, gubię się w odpowiedzi na początek, bo pierwsza odpowiedź to jest maj 68, prawda? Mhm. Czyli rewolucja obyczajowa we Francji z hasłami jouissez sans entrave, korzystajcie z przyjemności bez przeszkód, zabrania się zabraniać, pod brukiem plaża, idea natychmiastowej gratyfikacji. Nawiasem mówiąc, maj 68 roku zaczął się od buntu studentów, którzy się sprzeciwili bardzo surowej regule, mianowicie, że do akademików żeńskich nie wolno wchodzić chłopcom po określonej godzinie, a już na pewno nie zostawać na noc. No więc to zostało odrzucone i że w gruncie rzeczy ten francuski permisywizm, są socjologowie, którzy twierdzą, że zaczął się właśnie od tej rewolucji obyczajowej 68 roku, która przeorała francuską świadomość ludzi młodych, że nie można w ten sposób się zwracać do rodziców z tak wielkim szacunkiem, że to są tacy sami ludzie jak każdy inni, prawda, że to muszą być stosunki partnerskie, a nie stosunki hierarchiczne. No słowem, rewolucja. Ale teraz opublikowanie tego raportu o przestępstwach we francuskim kościele, mówimy tutaj o liczbach dosłownie porażających. Nie wiem, na ile te dwa zjawiska się łączą, ale przecież one występowały na długo przed 68 rokiem, prawda? Ten raport... Zaczyna się w 1950. Zaczyna się w 50, więc teoria, że to się dopiero zaczęło od maja, wydaje mi się w takim razie dość podejrzana, bo ten raport tak wstrząsający trochę tej teorii przeczy. W każdym razie, no...
w przestrzeni publicznej... Plus także 10 lat wcześniej był ten proces o ten różowy balet, o którym mówiliśmy. Więc coś musi w tym być nie tylko związanego z 68 rokiem. Ja przypominam sobie taką bardzo piękną, wydaną w Polsce biografię Clemenceau, to wielki polityk socjalistyczny, premier również Francji w pewnym okresie I wojny światowej, człowiek niesłychanie zasłużony, z pomnikami i tak dalej. I Marcin Król, zmarły wielki historyk idei w Polsce, napisał wstęp do tej biografii i tam umieścił zdanie, którego potwierdzenia ja nigdzie indziej nie znalazłem, ale w każdym razie on twierdzi, że społeczeństwo francuskie było fenomenem na skalę europejską, a może i światową, że jeszcze w tamtych czasach, czyli na początku XX wieku, według różnych szacunków od 20 do 50% społeczeństwa stanowili ateiści. Już w tamtych latach? Już w tamtych latach to jest, mnie to bardzo zdziwiło, no ale powiedzmy autorytet. Francja to córka kościoła, tak się mówiło o tym kraju. Na ile to są zjawiska, że tak powiem, powiązane z religią, bardzo trudno mi ocenić, dlatego że religia przez wielu ludzi niestety jest traktowana jako rzecz taka tradycyjna i formalna. Nie sądzę, żeby wśród osób religijnych odsetek na przykład rozwodów był mniejszy niż w społeczeństwie, czy laickim, gdybyśmy zrobili, nie wiem, badania wśród przestępców, czy te odsetki osób religijnych wśród nich różniły od odsetka w społeczeństwie szerszym. Nie wiem. W każdym razie Francja dla mnie jest społeczeństwem pewnym takim osobliwym o tyle, że na przykład chyba już nigdzie w Europie nie ma w tym odsetku, w tej proporcji wyznawców partii trockistowskich, prawda, które ciągle działają. Jeszcze w Portugalii jest silna partia komunistyczna. No silna powiedzmy, ale partia komunistyczna w Portugalii jest... No w każdym razie na przykład tak, ale z Anglią to stanowi kontrast, prawda? Tak. O ile na przykład w Anglii praktycznie nigdy nie było wielkich wpływów żadnej partii komunistycznej, o tyle we Francji, w latach, w których ja tam pracowałem, w sondażach bywało, że prawie 1/4 wyborców, co jak na kraje ówcześnie nazywane kapitalistycznymi, było fenomenem, 1/4 wyborców opowiadała się za partią komunistyczną, prawda? No więc są pewne osobliwości. Pan mnie pyta, dlaczego akurat tak jest we Francji. Moim zdaniem dopiero musimy chyba poczekać na nowe opracowania socjologiczne po tym raporcie o pedofilii w kościele. Myślę, że to jednak jest nagle odkryta nowa rzeczywistość. Być może ona jest również w innych krajach. Ale nie tak omówiona. Ale nie tak omówiona, czy nie tak odkryta. No właśnie, dlatego, że mnie na przykład powiedział jakiś socjolog niedawno, że my prawdy o kazirodztwie w rodzinach, bo tam one... Najczęściej, że Kościół ma być dopiero drugą kategorią częstotliwości przestępstw kazirodczych, że pierwszą jest rodzina, a dopiero potem Kościół. A my mówimy, że w kościele to jest zatrważająca proporcja. To w takim razie jest już dopiero w rodzinach. I być może jest to rzeczywistość skryta, której nie znamy. Nie tylko, że nie znamy we Francji, ale również nie znamy w naszym ojczystym kraju. To jest ostatni wątek, który chciałbym już podjąć w naszej rozmowie. A mianowicie to, czy jednak we Francji ten raport, ale też te głośne sprawy, to są przecież ostatnie 2 lata, czy one coś zmieniły? Pytam dlatego, bo ja znam trochę osób, które studiowały na Sciences Po, czyli właśnie na tej uczelni, gdzie ten wykorzystujący tego... Duhamel był przez lata rektorem i tak dalej. I napisałem do nich przed naszą rozmową. Chciałem podpytać o te sprawy. Wszyscy mi odpisali, że na przykład molestowanie seksualne na uczelni, niekoniecznie przez wykładowców, także przez innych studentów, starszych, zarządzających grupami i tak dalej, to była rzecz powszechna i powszechnie znana. A mówimy o kuźni elit, tak? O prezydenci, premierzy, ministrowie i tak dalej. Po prostu się o tym nie mówiło, bo była przyjęta zasada, że i tak nic z tym nie zrobi. Teraz się nie tylko zaczęło mówić, ale także wpłynęło ponad 400 różnych opowieści po takiej kampanii Science Porks, czyli Politik, czyli polityka zamieniona na Porks, czyli świnie. 400 różnych opowieści właśnie o tych molestowaniach w tej uczelni. Do tego mamy głośne sprawy z tego roku, to jest między innymi wiceburmistrzyni Paryża, która opowiadała o tym, jak jej własny ojciec molestował jej kuzynów. Mamy równie znanego prezentera telewizyjnego, co żona Kushnera, prezenter telewizyjny, który
jest obecnie odpowiada za możliwy gwałt, czy jest podejrzanym w sprawie gwałtu. Mamy znanego artystę, który oświetlał tę słynną piramidę przed Luwrem i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym oczywiście wymieniać bez końca te sprawy. Pytanie jest, czy ze względu na to, jak dużo tych przypadków jest, czy we Francji doszło do przełomu? Bo jak spojrzymy na te wszystkie rzeczy, to nie są nie tylko lata 50., że się odpuszcza jakiemuś tam pedofilowi, ale to są też lata 2000. To jest na przykład bratanek prezydenta Mitterranda, który również w swoich książkach pisał o tym, jak wykorzystywał nieletnich chłopców w Azji, bo najwyraźniej to jest jakiś trend, żeby właśnie tam to robić. Wprost pisał. I pozostawał bez problemu ministrem kultury w tamtym czasie. Nikt mu nic nie zrobił. Mówimy o zaledwie 10 latach temu. Czy teraz Francja przeżywa jakiś moment przełomowy? Pytam również dlatego, że jak sprawdziłem statystyki, to te telefony zaufania w sprawie pedofilii notują wyraźny wzrost telefonów. Wcześniej to było około tam 20-30 telefonów na miesiąc, teraz to jest 400-500. W związku z czym, czy Francja przeżywa jakieś katarzis seksualne? Chodzi mi o przestępstwa, nie tyle seksualne, co oczywiście z tymi nadużyciami wobec ofiar. Nie przeżywa, ale wydaje mi się, że jakaś ogromna rewolucja obyczajowa nadchodzi. Przez Warszawę teraz przemknął taki robiący wielką karierę młody historyk francuski, Iwan Jablonka, nawiasem mówiąc, przodkowie jego urodzili się w Lublinie czy pod Lublinem. I ten Jablonka napisał książkę, która wychodzi czy wyjdzie za chwilę w Polsce, nazywa się Facet przyzwoity. Mhm. Rozmawiałem z nim dosłownie wczoraj i on ujmuje zagadnienie w ten sposób, że wcześniej czy później i na pewno wcześniej niż się ktokolwiek spodziewa, świat, a w każdym razie Europę, czekają trzy wielkie rewolucje. Pierwsza to jest rewolucja, która ma uratować nas przed katastrofą klimatyczną, że trzeba coś zrobić, inaczej zginiemy, że nie możemy ciągle trwać albo w bezczynności, albo w tak minimalnym działaniu. Druga to jest rewolucja, która ma zmienić stosunki kapitalistyczne, że to się stał ustrój uważany za naturalny, ale skrajnie niesprawiedliwy i prowadzący do nierówności społecznych, które naruszą całą strukturę naszego życia codziennego, jeśli nie, ich nie zmienimy w kierunku sprawiedliwego podejścia. I trzecia sprawa, czyli ta, o której mówimy, że kod cały stosunków, nie tylko stosunków między mężczyznami i kobietami, ale stosunków intymnych między mężczyznami i kobietami, w ogóle stosunków na każdym polu, w życiu społecznym, w pracy, w rodzinie, w łóżku, musi się radykalnie zmienić w kierunku innego o tym myślenia, myślenia uczciwszego, stosunków, które mają być na płaszczyźnie prawdziwie równej pozycji kobiety. Ciągle jest o tym przecież ani w świecie biznesu, ani w świecie polityki i tak dalej. No, nie ani w świecie mody, od której zaczęliśmy. Otóż tym to bardziej. Kobiety, mówiąc brutalnie, mają bardzo niewiele do powiedzenia, prawda? Czasem są na świeczniku, ale to nie znaczy, że mają wiele do powiedzenia, jak się przyjrzymy światu. W tym i we Francji, która zrobiła dużo więcej niż inne kraje, żeby tam, prawda, doszło do przyzwoitszych stosunków. Ten Jablonka twierdzi, że jesteśmy bardzo daleko od ideału i wzywa baczność, uwaga, mężczyzn do działania, że dlaczego mężczyźni nie podejmują wysiłku, żeby zmienić samych siebie w podejściu do kobiet. Zakończmy na tym. Na sam koniec chciałem tylko jeszcze powiedzieć, bo tak prześliznęliśmy się po tych sprawach prawnych, że na fali tych właśnie spraw, które wyszły na jaw, w kwietniu tego roku parlament Francji zmienił prawo i od tej pory każdy stosunek z osobą poniżej 15 roku życia będzie traktowany z urzędu jak gwałt. Jedyny wyjątek zrobiono dla osób, pomiędzy którymi różnica wieku jest niewielka i gdzie jest obupolna zgoda, żeby uniknąć tej sytuacji, że na przykład 16-latek sypa z 15-latką, bo się spotykają od 3 lat. Natomiast w innym przypadku będzie to ścigane jako gwałt. I na tym zakończmy. Przypomnę, że dziś moim gościem był Marek Ostrowski z Tygodnika Polityka. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie.
każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce dział zagraniczny. Do usłyszenia!